Kompestacja. Startujemy kontestację, witam Was Kamil Cebulski z tej strony i wracamy po kilku tygodniach przerwy i dzisiaj rozmawiamy oczywiście z jakimś przedsiębiorcą, a dzisiaj rozmawiamy z Aleksandrem. Cześć Olek. Witaj serdecznie. Okej, wszyscy się dobrze słyszymy, nie wiem czy wysłuchałeś piosenki, o blokach puściłem piosenkę specjalnie dla Ciebie. Tak, bardzo oryginalna. Dla mnie powinieneś puścić piosenkę o kamienicach. O kamienicach, no to musimy Martinowi powiedzieć, żeby taką napisał. A dlaczego piosenki o blokach puściłem dla Olka? Bo Olek prowadzi, można by powiedzieć, no pośredniczy w sprzedaży w nieruchomości, tak? Głównie. Tak, zgadza się. Głównie w sprzedaży kamienic. Głównie całych kamienic, a detalem tak mieszkaniami się nie bawisz? Znaczy, czy to taka drobnica? Bawię się natomiast, że tak powiem, z musu, jak gdyby jest to margines naszej działalności. Okej, a dlaczego tak? A dlatego, że kamienice przynoszą nam troszeczkę więcej pieniędzy, niewiele osób zajmuje się kamienicami, a mieszkaniami zajmują się praktycznie wszyscy pośrednicy i tak naprawdę niewiele osób potrafi coś zrobić z kamienicą i wie, jak się do tego zabrać, a my to wiemy doskonale. Okej, no to dzisiaj będziemy właśnie rozmawiać o nieruchomościach, czyli o czymś wielkim, drogim i co? I modnym chyba ostatnio, nie? No myślę, że tak, natomiast czy drogim, to też bym mógł polemizować. Ostatnio można kupić dużo ciekawych, bardzo tanich rzeczy. Znaczy bardzo tanich, to w jakim sensie w ogóle? No, powiem tak, najtańszą kamienicę udało mi się kupić za 125 tysięcy złotych. Ile metrów miała? Więcej niż 4? 300. 300 metrów za 100 tysięcy? 125 tysięcy. I to nie urągało, że tak powiem, temu, że można, czy można tam mieszkać? Nie, co więcej udało mi się jeszcze kupić na raty od właściciela. I była w pośrodku lasu? Nie, była w Łodzi, może nie przy głównej ulicy, natomiast w okolicach Politechniki Łódzkiej. No to rzeczywiście tanio, no to już wiem, dlaczego zajmujesz się kamienicami, a nie mieszkaniami, no bo to, jeżeli można takie perełki znaleźć, no to wielki szacun. No, więc dzisiaj będziemy rozmawiać o inwestowaniu w nieruchomości, w kamienice, ale też, myślę, zboczymy na takie inne tematy, a rozmawiamy z Aleksandrem Szcześniakiem, który ma firmę, podejrzewam od imienia i nazwiska, się firma nazywa AAS. Tak, zgadza się. Aleksander Adam? Tak, idealnie. Szcześniak, dokładnie, zgadłem. A możecie sobie zobaczyć na stronie aas-pi.pl. A PI to co to jest? Property Investment. Aha, Property Investment, czyli... To bez nazwy firmy. Okej, strasznie dużo skrótów. Ja w ogóle, jak zakładałem moją fundację, nazwałem ją Kamil Cebulski Business Education i to biznes po angielsku biznes. I teraz żałuję, na każdej stacji benzynowej muszę prosić o fakturę i to wszystko tłumaczyć tym ludziom. Tak, to jest duży problem. Ja przygotowałem sobie taką specjalną wizytówkę, żeby się nie miotali. Ale wiesz, jak te kobity, wiesz, z wymalowanymi paznokciami niekiedy na tej klawiaturze piszą i wiesz, a to taka długa nazwa, teraz to bym nazwał A spółka ZO na przykład. Żeby dużo wygodniej. Żeby było krócej, nie? A stronę to i tak bym sobie zrobił, jaka by była. No dobra, ale dzisiaj nie mówimy o dokumentach, fakturach i tak dalej, tylko o nieruchomościach. No to powiedz, dlaczego w ogóle w tą branżę wszedłeś? A dlaczego? Bo zawsze chciałem robić coś, co można nazwać poważniejszym biznesem, tak? Nigdy nie interesowało mnie sprzedawanie nadrukowywanych długopisów, tudzież koszulek, albo inne niepoważne rzeczy nieruchomości jakoś wydawały mi się no, taką dziedziną bardziej poważną. No, miałem do wyboru jeszcze handel ropą naftową, ale to wymaga zaangażowania w dużego kapitału. Ale skąd taki wybór miałeś? To znaczy, co, jesteś sobie jakimś tam studentem i sobie myślisz, a może by jakiś biznes założyć po studiach, i a może ropa, a może nieruchomości? Czy jak to było? Nie, to było tak, że jak gdyby biznes interesował mnie od zawsze, od lat najmniejszych jak gdyby. Pierwsze swoje biznesy zacząłem robić w liceum, no a potem tokiem studiów idąc, gdzieś tam wyspecjalizowałem się w handlu ropą naftową. Ale to na giełdzie, nie? Tak. Halo? Na giełdzie, jakimiś opcjami.
Nie, fizycznie baryłkami ropy, tak? Ale jako, że nie było mnie stać na założenie firmy, która by się ropą zajmowała, a nie chciałem zostać pracownikiem, no to powolałem uderzyć w inną. Ale poczekaj, bo to jest... Ale, aha, czyli to po prostu współpracowałeś z jakąś firmą, która handluje ropą? No bo nie wiem, to jest dla mnie takie dziwne. No, a jak to, baryłki ropy kupiłeś 4, przewiozłeś z Olsztyna do Grudziądza? Nie kupiłem. Jak gdyby ja się specjalizowałem w tym na studiach. No. Ja pisałem magisterską na temat ropy naftowej, handlu ropą naftową, dlatego że mnie to interesowało. Natomiast potem na realne życie mi się to nie przełożyło, bo tak jak mówiłem, pracownikiem być nie chciałem, natomiast własnej rafinerii też nie byłem w stanie w żaden sposób założyć. No, ale wiesz, to może byłaby okazja, bo Nigeria jest chyba jednym z największych producentów ropy naftowej, nie? No być może. Natomiast, wiesz, że tam nie ma żadnej rafinerii ropy naftowej w Nigerii? Nie. Ciekawe, nie? Powiem, ciekawe. Ale jeżeli jest ropa, to pewnie kiedyś będzie. Albo nie, bo ta polityka różnych mocarstw, no to tak właśnie powoduje, żeby tą benzynę potem se kupowali, nie, od sąsiada, czy tam, w sumie jak ten tankowiec wozi tą ropę w jedną stronę, to z powrotem pusty wraca, no to może by przywiózł benzynę, żeby takich pustych przebiegów nie było, nie, może to i się nawet opłaca. No dobrze, ale dzisiaj nie o ropie, no rzeczywiście, założyć firmę taką ropową, no to trzeba by mieć jakieś plecy w rządzie, nie, I jakieś ten, więc no to jako zwykły, przeciętny student odpada. Czyli co, nieruchomości, ale słuchaj, no nieruchomości, no to nawet ta kamienica za 120 tysięcy na kieszeń studenta, no to daj spokój. Nie, ale to też jak gdyby nie od tego się zaczęło. Wszystko zaczęło się od tego, że szukałem biznesu, który będę mógł rozpocząć stosunkowo z niewielkim wkładem własnym i po prostu przez przypadek przeczytałem w gazecie ogłoszenie, że Uniwersytet Łódzki prowadzi nabór na studia podyplomowe z zakresu pośrednictwa i stwierdziłem, że może to być dobry patent na to, żeby jakiś swój biznes rozpocząć bez dużego kapitału na start. Poczekaj. Pomyślałeś, że chcesz na taki biznes i poszedłeś na studia, żeby się nauczyć o tym biznesie na państwową uczelnię? Nie, poszedłem tam po to, żeby zdobyć licencję, z tego względu, że bez licencji nie mogłem tego wykonywać. Już myślałem, że liczyłeś, że się tam czegoś nauczysz. No, jak gdyby nie było możliwości, tak? I tak wszystkich technicznych rzeczy nauczyłem się w praktyce. No oczywiście, że tak. No dobra, czyli postanowiłeś zostać pośrednikiem nieruchomości i do tego potrzebna ci była licencja, żeby to tak uprościć. No dobra, dostajesz licencję i co? Jesteś zielony, żadnych kontaktów, niczego i... Ja... Nie, zanim dostałem licencję, zatrudniłem się w biurze nieruchomości, pracowałem tam bodajże półtora roku. W tym samym momencie, kiedy dostałem licencję, odszedłem z tego biura już z jakimś, powiedzmy, bagażem doświadczeń. I w tym samym momencie, kiedy dostałem licencję, otworzyłem swoje biuro. Czyli tak w sumie wszystko zgodnie z planem, tak? Bez żadnych takich skrętów. No ale rozumiem, że wtedy byłeś takim pośrednikiem, że głównie handlowałeś tymi nieruchomościami, a nie, że inwestowałeś w nieruchomości, no bo tym też się zajmujesz. No to ale opowiedz może inaczej, jak znalazłeś pierwszego klienta, bo to może być ciekawe. I dlaczego to był twój tata, czy mama, czy siostra? No bo przeważnie wśród rodziny się klientów szuka. Nie, akurat powiem szczerze, jak znalazłem pierwszego klienta, nie pamiętam, podejrzewam, że sam przyszedł z jakiegoś ogłoszenia, natomiast nie była to ani mama, ani tata, ani siostra. Tak naprawdę no, biznes nieruchomościowy jest taki, że według mnie jest to potrzeba, pierwsza potrzeba ludzi, że trzeba gdzieś mieszkać. W związku z czym osób, które szukają jakiegoś mieszkania, sklepu, gdzie będą prowadzili swój biznes, jest stosunkowo wielu, w związku z tym i tak prędzej czy później do mnie trafią, tak? Kwestia po prostu dobrego zaprezentowania się na rynku. Okej, a powiedz mi, jaki jest większy problem? Większy problem jest sprzedać mieszkanie czy kupić? Znaczy mieszkanie, czy w ogóle nieruchomość? Kupić czy sprzedać jest większy problem? To zależy kiedy. W 2007 roku problemem było kupić nieruchomość. W 2013 roku problemem jest sprzedać. Czyli teraz brakuje kupujących? Tak, zgadza się. A dlaczego brakuje kupujących? Przecież ponoć staniały te wszystkie nieruchomości. No tak, natomiast ceny też nadal są jeszcze napompowane. Siła nabywcza społeczeństwa mocno zmalała. Ludzie boją się inwestycji, ludzie boją brania się kredytów. Co więcej, kredyty są nadal strasznie drogie i trudno dostępne.
co wymusiło spadek cen. No, ludzie czekając na to, że będzie jeszcze taniej, no wstrzymują się po prostu i tak naprawdę w tym momencie sprzedajemy nieruchomości, które są w bardzo okazyjnych cenach. I to sprzedaje się od ręki i od razu, natomiast nieruchomości, które jeszcze 3-4 lata temu były uznawane za nieruchomości no, w normalnych cenach typu, nie wiem, półbliźniaka za 750 tysięcy złotych w Łodzi, no w tym momencie stoją i to jest nie do sprzedaży. Czyli ludzie no, nie chcą na tyle zejść z ceny chyba, tak? No ludzie nie myślą jak gdyby, bo powrót do tych cen, które były w 2007 roku może nastąpić za 10, 15, 20 lat, a tak naprawdę jeżeli ktoś no, posiada nieruchomość, z której nie korzysta i chce ją sprzedać, no to ta nieruchomość traci na wartości, więc powinien iść po rozum do głowy i po prostu obniżyć cenę do realnej ceny rynkowej. No i jasne, zebrać kasę, wrzucić na lokatę, czy tam no, jakieś tam jakoś zainwestować, nie? No na lokatę może nie, natomiast no, nie trzymać i nie czekać na gwiazdkę z nieba, bo po prostu może nie nadej. Okej. No dobrze, czyli zacząłeś pierwszymi jakimiś tam drobnymi zleceniami i co? I potem sobie wymyśliłeś, jak znalazłeś się na rynku, że jednak takie większe interesy cię bardziej... Znaczy, powiem tak, pierwszą moją transakcją sprzedaży przy pośrednictwa, przy sprzedaży nieruchomości to była sprzedaż kamienicy. Naprawdę? Tak paradoksalnie. To tak, grubo. Tak się trafiło po prostu, bardzo sympatycznie. No i jak gdyby sprzedając kamienicę bodajże chyba za 900 tysięcy złotych zdałem sobie sprawę, że to jest to, co mnie bardziej interesuje niż mieszkanka za 100 tysięcy złotych. Jak gdyby poziom wiedzy, poziom jakiegoś tam kunsztu sprzedaży czy wiedzy technicznej jest dużo wyższy i nie ogranicza się tylko do pokazania, że ta ściana jest różowa, ta niebieska, a toaleta jest biała i proszę kupić. No ale też chyba wymaga od ciebie więcej takiej no, rzetelności czy wiedzy, prawda? Zgadza się. I właśnie dlatego mi się to podoba. Aha, czyli taki ambitnie do tematu podeszłeś. No i oczywiście, no jak jest kamienica za milion, to i prowizja jest oczywiście odpowiednia, tak? Zgadza się. To druga podstawowa motywacja. Okej. Okay. A w którym momencie postanowiłeś sam jakoś inwestować na swoją rękę kupować? Powiem szczerze, w momencie, kiedy udało mi się wybrać jakiś pierwszy kapitał, który byłem w stanie, no, za który byłem w stanie kupić coś, co uznałem za coś ciekawego. I od tego to się zaczęło, natomiast nadal cały czas motorem jak gdyby tutaj jest jeszcze pośrednictwo, bo no, wszystkiego kupić jak gdyby nie jestem w stanie niestety. No tak, no ale to czyli rozumiem, że te najlepsze okazje dla siebie zachowujesz. Staram się. Czyli nie warto z tobą inwestować, bo dasz jakiś taki drugi gatunek inwestycji dasz, bo pierwszy dla siebie. Nie, bo ja bym to rozdzielił na znowu ceny rynkowe i super okazje. Wiadomo, że super okazje zostawiam dla siebie i moich inwestorów, którzy inwestują razem ze mną. Natomiast ceny wolnorynkowe, na których da się normalnie zarobić, tak? Czyli jeżeli kupujemy kamienicę po 1000 zł z metra, wkładamy w remont 500 zł z metra, sprzedajemy po 2,5 tysiąca zł z metra mieszkanie, to jak gdyby ten zarobek chyba też nie jest najgorszy i mam wielu stałych klientów. Jasna sprawa. Okej. Okay. Tak przeglądam twoją stronę tutaj jestem w ofercie i oferujesz coś takiego jak House Doctor. Tak. Opowiedz coś o tym, no bo właśnie przed chwilą o tym mówiliśmy, że tego mieszkania no, nie można sprzedać, bo ludzie nie chcą zejść z ceny, no ale co można zrobić, żeby jednak to mieszkanie sprzedać, no bo to chyba o to chodzi, nie? Tak, znaczy jak gdyby House Doctor polega na tym, że my uświadamiamy ludziom, co powinni zrobić, żeby sprzedać to swoje mieszkanie, dom czy jakąkolwiek inną nieruchomość, w czym tkwi błąd, bo jak gdyby każdą nieruchomość da się sprzedać w każdym czasie, natomiast błąd zawsze w czymś jest. I albo jest to lokalizacja na przykład domu obok paszalni i niedostosowana do tego cena, albo jest to mieszkanie po babci, w którym śmierdzi molami, trzeba coś z tym zrobić. No, wiele różnych przyczyn my staramy się znaleźć na to. Naprawdę ludzie nie widzą takich rzeczy? Nie, albo im to nie przeszkadza po prostu. Przyzwyczaili się, jak tam tak. Już tyle czasu spędzają. No ale to chyba w tym jest jakaś taka siła tego pośrednika, który to wszystko weźmie, nie? Ale wiesz co, jeżeli chodzi o tą branżę pośredników, to muszę ci powiedzieć, że ja mam bardzo negatywne doświadczenia z pośrednikami.
To znaczy, w Warszawie różne tam rzeczy oglądam. Nawet teraz planujemy sobie wynająć coś a la Akademik, Internet, czyli coś takiego dużego. No to przeglądamy różne oferty, no to tak jeden na cztery odpisuje na maila, jeżeli wyślę jakieś zapytanie, nie? Jakoś no bo to w większości są amatorzy, niestety. No właśnie. Ludzie, którzy w przypadku trafili do tej branży. Znaczy, wiesz co, ja tak w żartach przeważnie mówię, że to są profesjonaliści, bo oni już mają tyle pieniędzy, że więcej nie potrzebują, nie? Tak. Ale jakoś tak... Dlaczego tak się dzieje? A dlaczego tak się dzieje? Myślę, że głównie jest to wina jak gdyby osób, właścicieli firm. Większość tych ogłoszeń, większość tych ofert, z których nie dostałeś odpowiedzi, podejrzewam, że mieli odpowiadać pracownicy. Pracownicy nie zostali dopilnowani przez, nie wiem, kierowników, szefów, czy jakkolwiek ich nazwać. No, żeby biznes się dobrze rozwijał, zawsze musi ktoś rządzić, zawsze musi ktoś mieć głowę na karku i pilnować tego. Jeżeli tego nie robi, to tak wygląda. A to rynek nie jest złożony w ten sposób, że każdy ten pośrednik nieruchomości to ma swoją własną firmę i jest sobie takim samozatrudnionym człowiekiem, który ma kilka domów i stara się je obchnąć? Nie, absolutnie tak nie wygląda. Znaczy, powiem tak, 70% biur nieruchomości jest właśnie ustawionych w taki sposób, jak ty mówisz. Natomiast przeciętnemu pośrednikowi wystarczy do życia dach nad głową, bo... Halo, Olku, nie słyszymy cię. Coś nas rozłączyło. Za chwilę się połączymy z Olkiem jeszcze raz. No, poczekamy chwilę. Okej, już się słyszymy? Tak, słyszymy się. No coś nas rozłączyło. Okej, mówisz, że co to nie są ambitni ludzie, że tak jakoś... No ty jesteś w tym środowisku, tak? No, my korespondujemy od dłuższego czasu, naprawdę po wiele profesjonalniej to wygląda. No, niestety mogę podtrzymać, mówię to, co powiedziałem. Mało ambitni ludzie niewiele oczekują od życia, nie chcą rozwijać tego biznesu, tylko chcą jak gdyby bardzo często nawet dorobić sobie do pensji, bo pracują na co dzień na etacie w jakichś innych firmach, są słabo przygotowani, słabo wyszkoleni, bo nikt o to nie zadbał. Nawet w dużych firmach, patrząc jak to funkcjonuje, mimo wieloetapowego szkolenia, ci ludzie często nie wiedzą, co robią. To w sumie mi przypomina na przykład sklepy internetowe, czy jakieś serwisy internetowe, bo większość z nich jest właśnie tworzona przez ludzi, którzy robią na etacie i zajmują się tym popołudniami. Tak. W nadziei na to, że sobie popracują 4-5 lat, rozwiną serwis czy sklep i rzucą etat, tylko problem jest taki, że za te 4 czy 5 lat no to przychodzą nowi i robią taką konkurencję, że to po prostu no, nie zawsze da się przejść na ten, rzucić ten etat i się po prostu szybko wypalają. Tak, i tu wygląda podobnie. Okej. Dobra, idźmy dalej. Czyli co, teraz jest stagnacja na nieruchomości, czyli co, nie interesować się tym, czy się interesować? A ja bym się teraz interesował, natomiast jak gdyby wchodząc gdzieś, oglądając nieruchomość z ceną z 2008 tudzież 2009 roku, składałbym ceny ofertowe, no dzieliłbym przez pół to co właściciel chce. Czyli co, jest ogłoszenie, sprzedam kawalerkę za 100 tysięcy, to powiedzieć mu facet, dam ci 50, zadzwoń jak się zdecydujesz? Tak, na przykład tak. Ja bym nie wierzył w jego inteligencję, czyli nie mówiłbym zadzwoń jak się zdecydujesz, tylko powiedziałbym, że oddzwonię za tydzień, jak się pan namyśli. Natomiast... Aha, okej. Okay. Tak, natomiast co podejrzewam, że co tam 50 czy 70 osoba może się na to zdecydować. Naprawdę? Tak, i jeszcze bardzo dużym argumentem w dzisiejszych czasach jest gotówka. Czyli bez kredytu?
Tak, jeżeli ja miałem tego typu sytuację, że przychodziłem do potencjalnych sprzedających, z życia wzięty przykład, dom kosztował 440 tysięcy, ja zabrałem z sobą w pięćdziesiątkach, żeby pieniądze wyglądały troszkę godniej, troszkę objętościowo więcej. Zabrałem 40 tysięcy złotych, powiedziałem, że zapłacę za ich dom 220 tysięcy złotych. No i jak gdyby udało się. Ale jaja. Ja myślałem, że to tylko w bajkach takie są okazje, że tak człowiek schodzi z ceny, że jak się uda 5% urwać czy 10%, no to jest bardzo dobrze. Nie, znaczy to problem właśnie polega na tym, że przeciętny konsument nie wie o tym, że można w ten sposób robić. Tak gdyby właśnie podchodzi do tego w ten sposób, że 5-10% to jest dobra kwota, natomiast no, życie wygląda troszeczkę inaczej. Jak gdyby ta akcja z domem nie była jedyną tego typu transakcją, którą udało mi się przeprowadzić w taki sposób. Były lepsze transakcje. Były, no to fajne, oczywiście, no ale to może o tych najlepszych nie opowiadaj, bo tutaj zaraz się wszyscy napalimy i zrobimy ci konkurencję. Nie, ale to ja opowiadam, bo ja zapraszam do swojej firmy. Jeżeli ktokolwiek będzie zainteresowany zakupem czegoś ciekawego, na pewno pomogę. Okej, okay. A powiedz mi, co powiesz o rynku najmu? Powiem tak, wszystko zależy od tego, w jakim mieście chcesz inwestować pod najmy. Najmy to jest bardzo fajny sposób, może nie na emeryturę, na takie bardzo stabilne rozwijanie swojego biznesu, natomiast trzeba wiedzieć, gdzie i co kupować. No to... Trzeba patrzeć bardzo, myślę, mocno na GUS, który podaje jakieś prognozy demograficzne na przyszłość, trzeba patrzeć, skąd ludzie wyjeżdżają, gdzie przyjeżdżają. No to gdzie? Gdzie jest najwięcej? Z Łodzi wyjeżdżają. Z Łodzi wyjeżdżają. Natomiast to też nie jest tak, że w Łodzi nie ma czego kupić pod wynajem, bo no, są dobre miejsca, są dobre lokalizacje, są fajne budynki, w których ludzie zawsze będą chcieli wynajmować i mieszkać. Natomiast no, z tych wszystkich danych GUS-owskich wynika, że najwięcej ludzi w najbliższym czasie przyjedzie do Warszawy. Jeżeli tak nieprawda, będzie, nie zgodzę się. A gdzie jeszcze? Do Wrocławia być może. Do Londynu. No, ale to mówimy o Polsce, tak? Aha. A nie myślałeś za granicą? No przecież teraz tyle Polaków do Anglii wyjechało, no to wiadomo, że tam musiał być boom na nieruchomości. Tak, no o Anglii jak gdyby też myślałem nawet w tym roku i być może nawet do tego się gdzieś tam przymierzam, natomiast nie opłaca mi się tam pojechać i kupić jednego domu. Ze względu na koszty obsługi, koszty przelotu, sprawdzanie interesu musiałbym kupić od razu kilka rzeczy. Jestem na etapie sprawdzania właśnie możliwości kredytowania się w brytyjskich bankach. Natomiast no, długa droga, zanim cokolwiek uda się tam zrobić. Jasna sprawa. Ale o co się pytam, bo w Polsce też jest bardzo mizerny rynek tego, że takich firm pośredniczących w wynajmie, ale nie na zasadzie znalezienia klienta na wynajem, tylko no, pilnowania tego klienta, tak? Czy no, nie mam pojęcia, jak to się nazywa, no że ja mam mieszkanie, tak, jedno czy dwa, ale w Polsce, ale mieszkam w Stanach Zjednoczonych, no i ktoś musi wszystko przy tym mieszkaniu zrobić, od podpisania umowy z tym wynajmującym, po, nie wiem, po sprawdzenie, czy nie demoluje, tak, po windykację tak. Pieniędzy i tak dalej. Czy ty też takie rzeczy robisz? Nie, powiem szczerze, z mojego punktu widzenia jest to dosyć niestety słabo opłacalne. Starałem się czymś takim wystartować, starałem się coś takiego spróbować, natomiast no niestety bez wielkiego powodzenia rynek najmów bardzo mocno różni się od rynku sprzedaży. Uh-huh. I nie czułem jak gdyby tego. Zbieranie małych kwot, jak gdyby taka mrówcza praca niestety nie leży w mojej naturze i w mojej koncepcji biznesu. Ale to na przykład wynająć całą kamienicę od razu i już wiesz, grube kwoty by były. Zgadza się, natomiast właściciele, którzy posiadają kamienice, a mogliby je nam stawić jak gdyby do wynajęcia, niestety są na tyle ogarnięci, że potrafią zrobić to sami, zaoszczędzą przy tym trochę pieniędzy. Natomiast jeżeli ktoś mieszka, nie wiem, w Nowym Jorku, ma dwa mieszkania w Londynie, to ja myślę, że powinien te dwa mieszkania w Londynie sprzedać, bo ma same przeloty, a myślę, że też czas te mieszkania chciałby obejrzeć, no nie da rady po prostu. Nie da rady. Tak. No to ciężko słyszeć, bo no mi kiedyś czegoś takiego właśnie taka firma by mi się kiedyś tam przydała, teraz już nie, bo wiem, że na świecie to więcej jest takich firm i ten rynek jest jakiś taki bardziej rozwinięty chociażby, nie? Zgadza się, ale to wszystko jak gdyby przed nami, bo społeczeństwo biednieje, z tego co mi wiadomo, rząd już szykuje jakiś program stymulujący inwestycje deweloperów w powierzchnię pod wynajem typowo mieszkaniowe.
dla klientów, których nie stać na to, żeby kupić własne M, więc no, być może sprzedaż ma przed sobą przyszłość. A to nie jest tak, że taniej jest kupić niż wynajmować? Jest tak, że taniej jest kupić niż wynajmować, natomiast nie wszystkich na to stać. Nie wszyscy mają zdolność kredytową, nie wszyscy mają pieniądze, nie wszyscy chcą mieszkać w tym samym mieście no, dłuższy czas. I osobom, które w tym momencie zmieniają miejsce zamieszkania, jadą gdzieś na kontrakt, mieszkają rok, dwa, nie proponowałbym zakupu mieszkania. Proponowałbym raczej najem, dlatego że jest w tej chwili tak nieprzewidywalny, że no nie wiadomo, czy to dwa lata będą w stanie. Ale też, jeżeli powiedziałeś taką informację, to te też nie polecałbyś inwestować w mieszkania pod wynajem, no bo jeżeli rząd wejdzie z jakimiś tam milionami, no to zrobi nieuczciwą konkurencję, nie? I tak trochę te ceny się zmienią. Nie, jestem myślę daleki od tego. Wszystko zależy od tego, za ile kupujesz, po jakim czasie ci się to zwróci. A po jakim czasie się może zwrócić? Książkowo po 8-10 latach. Ja lubię takie inwestycje, które po 3-4 się zwracają. Czekaj, kupię nieruchomość i mi się zwróci po 3 latach z wynajmu? No, wiesz, wszystko zależy od tego, za ile kupisz. No tak, jeżeli ty za 100 tysięcy kupujesz kamienicę, no to może się udać, ale nie, serio? Są takie okazje? Tak, oczywiście. Tylko trzeba w tym siedzieć i wiedzieć, gdzie szukać. No to szacun wielki tutaj, jeżeli coś takiego ci się udało, bo wiesz, to jak rozmawiam z ludźmi, którzy się nieruchomościami zajmują, no to takie skrajne też podejście do tego mają. Jedni mówią właśnie, że tutaj się już no nie bardzo, że ciężko, a właśnie inni tak jak ty teraz mówisz, no to tak strasznie pozytywnie nastawieni do tego rynku, do tych rzeczy, które się dzieją. No jak gdyby każdy kryzys z jednej strony rodzi przegranych, ale z drugiej strony rodzi dużo okazji. I kwestia po prostu po której stronie się znajdziesz, po stronie tej przegranej, która coś kupiła za drogo i ma problem, czy po tej stronie, która no, potrafi gdzieś tam na fali płynąć i odnajduje się w tym kryzysie. Jasna sprawa. Okej, moi drodzy, słuchajcie kontestacji, właśnie dochodzimy do połowy audycji, gdzie z Olkiem rozmawiamy o nieruchomościach. Jeżeli macie okazję, no to ochotę zadzwońcie 222-195-321 bądź na Skype'ie trzeba kliknąć kontestacja.com, żeby tutaj z nami porozmawiać. I może zadać jakieś pytanie, no bo to jest taka niebywała okazja, jeżeli chodzi o inwestowanie w nieruchomości. Słuchaj, a ja chciałem jeszcze wrócić do tego, kto tak spowodował takie zainteresowanie nieruchomościami. Czytałeś książki Kiyosakiego może? Tak, przeczytałem praktycznie wszystkie książki Kiyosakiego. No to tak jak ja, czyli co o nich powiesz? Bo to też jest takie, właśnie to chyba powoduje takie różne podejście ludzi do inwestowania w nieruchomości. Znaczy ja powiem w ten sposób. Pierwsza książka Kiyosakiego no, uważam za może nie genialną, ale wspaniałą książkę. Natomiast większość tych, które nastąpiły później, uważam za wspaniały pomysł na robienie pieniędzy przez Kiyosakiego. Jeszcze raz. Tak jest model działania pisarzy. Jak się pierwsza książka sprzeda, to potem już robimy kasę, nie? No, zgadza się. Pierwsza książka jest rewelacyjna, polecam każdemu. Wszystko jedno, czego nieruchomości interesują, czy nie. Natomiast no jak gdyby w tym, co pisze, jest dużo prawdy, pytanie, tylko czy mamy na tyle dużo odporności, żeby wykonać to, co on tam no, sugeruje. To znaczy? No bo nie każdy ma tyle odporności, żeby wziąć na siebie kredyt pod tytułem 1 000 000 złotych, 2 000 000 złotych, żeby kupować nieruchomości, posiłkując się tylko jakimiś tam pożyczonymi pieniędzmi, gdzie jak gdyby rynek jest zmienny i jeżeli się ktoś na tym nie zna, to naprawdę może się mocno przejechać. Zwłaszcza jeżeli w Polsce mamy takie trochę inne prawo, gdzie nie ma kredytów pod zastaw tylko domu, tylko od razu pod zastaw całego życia, nie? No jeżeli kupujesz nieruchomość na działalność gospodarczą albo na siebie, to oczywiście, że tak. Ale to nawet, no tak, jest chyba, że kupujesz na spółkę, no ale jeżeli chcesz kupić na spółkę, to też banki inaczej podchodzą i żądają o wiele lepszego zabezpieczenia z typu weksle z osoby fizycznej, nie? Tak. Nie jest to takie proste, jak jest przedstawione w tej książce. Być może w Stanach, czy tudzież dla osób, które mają układy w bankach, jest to proste, tak jak w książce, natomiast w rzeczywistości trzeba się dużo z tym namęczyć, żeby to wyszło. Bo nie wiem, czy wiecie, prawie na całym świecie, w normalnych krajach, jak się kupuje
dom na kredyt, na hipotekę, no to zastawem kredytu jest ta hipoteka i nic więcej, więc tego Porszaka wam nie zabiorą, nawet jakbyście przestali spłacać ten kredyt, tylko sobie bank bierze dom, tak? Czyli nie odpowiadacie całym majątkiem za to, że kiedyś kupiliście dom i że on stracił na wartości, tak? Więc takie wydaje mi się trochę, dosyć sensowne podejście. A słuchaj, odnośnie banków, nie wiesz, czy są już w Polsce takie oferty kredytu, gdzie się spłaca tylko odsetki? Znaczy, jak gdyby oferty kredytów, gdzie się spłaca odsetki, zawsze były, tylko właśnie kwestia tutaj jest w tym, jak bank do ciebie podejdzie. Jeżeli pójdziesz do okienka i porozmawiasz z przemiłą panią, czy też panem, który będzie widział cię pierwszy raz w życiu, podejrzewam, że nic takiego sobie nie załatwisz. Natomiast istnieje to od wielu lat, ja z tego też korzystam. Kwestia tylko odpowiedniej siły przebicia. I argumentów oczywiście. A powiedz mi, bo te stawki bankowe, to oczywiście też można negocjować. Tylko nie mów mi, że idziesz do banku, bank mówi 8%, a ty mówisz 3,5% i on się zgadza. Nie. Ja powiem szczerze, że ja w bankach, jeżeli chodzi o kredyty inwestycyjne, w zasadzie nie negocjuję. Ja przyjmuję sobie jakieś tam widełki, gdzie inwestycja mi się opłaca, tudzież nie. Jeżeli bank spełnia te widełki, to biorę, jeżeli nie, to nie. Natomiast jeżeli bank zaakceptuje moje warunki, które są pozafinansowe jak gdyby, to jak gdyby też nie ma się co zastanawiać, bo czy zarobię 5 czy 10 tysięcy więcej na danej inwestycji, czasem nie ma wielkiego znaczenia, jeżeli nie inwestuje nawet swojej złotówki. No, w sumie racja, tak? Tylko czas, tak? Jaki tam... Tak, jaki poświęcasz. Słuchaj, strasznie fajnie mi się te nieruchomości kojarzą. A co powiesz o takich rzeczach, nie jak mieszkania, kamienice, tylko o ziemi na przykład? To zależy też jak gdyby gdzie. Powiem tak, jestem zwolennikiem na chwilę obecną kupowania działek rolnych o dużym areale, tylko na długi czas inwestycji, albo na takiej samej zasadzie, jak udaje mi się kupować kamienice, kupowania poszczególnych działek budowlanych. W tej chwili to jest towar taki dosyć mało chodliwy, w związku z czym można za bardzo fajne ceny zrywać działki. Czyli co, kupić dużo ziemi w jednym kawałku po to, żeby co, liczyć na zysk z wartości, czy dotację ciągnąć i rolnikiem zostać, czy gdzie tutaj nie, interes? Ja powiem szczerze, ja przede wszystkim nigdy nie kupuję licząc na zysk z wartości. Ja zawsze pokupuję poniżej wartości, licząc na to, że sprzedam po cenie rynkowej. No ale mówisz o długotrwałej inwestycji, tak? Czyli... Tak, powiem tak, jeżeli chodzi o długotrwałą inwestycję, kupiłbym kilkadziesiąt hektarów ziemi, w zależności od posiadanego zasobu finansów, ale założeniem takim, że potrzymam ją 10-15 lat, przekształcę potem na budowlane działki i sprzedam. A, czyli poczekasz, aż po prostu miasto się trochę rozrośnie, tak? I będzie potrzeba ziemi, więcej ziemi. A co powiesz o takich różnych ofertach? Czasami widzę takie działki po 1000 hektarów, 2000, jakieś takie stare PGR-y. Nie miałem z tym do czynienia. Powiem szczerze, nigdy nie miałem na to zapotrzebowania. A bo mi się kiedyś tak marzyło kupić tak ze 100 hektarów w jednym kawałku, tak zupełnie na wypizdowie. No ale co byś tam robił? Kukurydzę uprawiał na 100 hektarach? Bym las zasadził i se siedział na bujanym fotelu i by mnie ludzie nie denerwowali. Wiesz, bo jak tak człowiek siedzi w tym biurze i te maile odpisuje, to tak już niekiedy ludzie człowieka tak potrafią zdenerwować, tak sobie po prostu odpocząć. To trzeba spakować się i pojechać na wakacje all inclusive na jakąś bezludną wyspę, po tygodniu zlecić i nadal robić swoje, a kukurydzę nie sadzą rolnicy. W sumie racja, już się nie mogę doczekać, aż wrócimy do Afryki, bo kolejna ekipa jedzie budować szkołę, moi drodzy, już za 2 tygodnie będą mury, a we wrześniu jedziemy stawiać dach. Nie wiem, czy Olku, wiesz, budujemy szkołę w Zambii. Tak, widziałem na stronie internetowej. Tak, i nawet w zeszłym tygodniu dopłynął nasz kontener, mam już jedno zdjęcie tego kontenera, który jest na miejscu, niedługo dostanę resztę, to opublikuję i się będę chwalił tym, że już jeden cały kontener sobie tam wypłynął. Może się zainteresujesz zainwestowaniem
w Afryce. Tam ceny są bardzo wysokie. Tak? Jakie na przykład? Na przykład taka chatka z pustaków, bez tynku, z prądem, ale bez wody, przykryta czymś, nie wiem co to jest, wielkości powiedzmy 4 na 5 metrów, $200 czynsz. A, no to ale czynsz czy zakup? Czynsz. Możliwość zakupu. Czynsz. No to faktycznie. A średnie zarobki? $200. O, to idealnie. Znaczy to nie, to minimalne 200, a średnie to kto tam wie, kto to liczy w ogóle? No tak, no tak. Znaczy ja myślę, że na razie pozostanę przy swoich kamienicach. Ale ja cię, może cię namówię, kupić jakieś 3000 hektarów w Afryce, jakieś gospodarstwo czy coś, bo też takie różne rzeczy możemy robić. Mieliśmy Jakuba na antenie przed chwilą, ale nam się rozłączył, więc Kuba, zadzwoń do nas jeszcze raz. Okej, okay, czyli Polska, jedna kamienice i co, kupować całe, remontować i handlować na mieszkania, czyli to jest twój biznes, że tak powiem. I tak, tutaj widzisz. Zostawiać sobie część pod wynajem. Okej, okay, ale działasz głównie w Łodzi, czy trochę cię po kraju cię też rzucasz? Powiem tak, do końca 2012 roku działałem głównie w Łodzi, natomiast w tym roku wychodzę poza Łódź, wychodzę do Warszawy, Poznania, Krakowa, Bielsko-Białej, więc myślę, że do końca roku przynajmniej z jedną, dwie jeszcze placówki powinno mi się udać otworzyć. Czyli ciągnie cię. No Łódź jak gdyby się kurczy, w związku z czym trzeba wychodzić gdzieś w teren dalej, prawda? No tak, bo wszyscy z Łodzi jadą do Warszawy teraz podobno, taka jest tendencja. No wszyscy pewnie nie, natomiast w Warszawie jak na razie jest największy kapitał. Paradoksalnie w Warszawie jest do kupienia dwa razy więcej kamienic niż w Łodzi, mimo tego, że podobno Łódź to miasto kamienic i no jak gdyby trzeba się rozwijać po prostu. Łódź jest troszeczkę dla mnie za mała niestety już. Już, czyli no, czyli masz jakieś takie ambicje na rozwój firmy, tak, żeby była jakaś taka duża i wydajna i żeby robiła pieniądze i tak dalej? Nie, no, zawsze miałem pytanie, czy to mi się uda. Wiesz co, bo dlaczego pytam? Bo jeszcze taki troszeczkę, no wcześniej, jak jeszcze prowadziłem handel w sklepy internetowe, tego typu rzeczy, to miałem taką wizję, że wiesz, będzie wielka firma handlowa, dziesiątki milionów, setki milionów obrotu i będziemy w ogóle tych paczek, to będziemy miliardy wysyłać i tak dalej. A teraz raczej mi się widzi taka firma, że mała, droga, profesjonalna, kilku ludzi, nie więcej, bo ludzie to problem, nie? No to też prawda, jak gdyby ZUS gniecie, wszelkie urzędy męczą, natomiast no myślę, że czasem trzeba po prostu spróbować zaryzykować. Może się uda. No może się uda, ale jak statystyka mówi, każdą firmę musimy zamknąć, a jedna na niewiele osiąga sukces, więc pamiętajcie, że trzeba też się szykować na to i jakoś ten swój mająteczek chować przed różnymi pazernymi łapami fiskusa, a ostatnio byliśmy na nartach, gdzie Jakub opowiadał, jak no, zamówił kontener z Chin któryś tam i podczas kiedy kontener płynął, weszło jakieś rozporządzenie, które daje jakieś wyższe normy jakości na te produkty, jakieś certyfikaty. I tam w ciągu tygodnia czy dwóch wchodził w życie, czyli akurat jak ten kontener był na morzu, no i ten kontener mu cofnęli z powrotem do Chin i on musiał znowu zapłacić oczywiście za wszystko, uzyskać certyfikat i znowu to przysłać, więc był jakieś no prawie 50 tysięcy w plecy po całej takiej operacji, nie? Powiem tak, gdyby biznes był prosty, wszyscy byliby bogaci. Jakie proste. Ja mam inne powiedzenie, że w biznesie wszystko jest proste, oprócz pracowników i klientów. No tak. No to jeszcze można by to rozszerzyć właśnie o ZUS, Urząd Skarbowy i... A ty nie miałeś jakichś takich negatywnych historii? No bo to wiesz, no, urzędnicy raczej na nieruchomościach się nie znają. No. Znaczy powiem tak, na szczęście na razie odpukać nie miałem negatywnych żadnych, nie wiem, kontroli, tudzież innych problemów. Natomiast no niestety miesiąc w miesiąc płacenie ZUS-ów plus płacenie podatków tak wysokich i jak gdyby w każdym litrze benzyny płacenie podatków, no
to tragedia, tak? Tak bym to określił. Czyli no nie podoba ci się. No bo rozumiem, że ZUS za pracowników, no to musisz płacić, tak? No bo to... No, jak gdyby pozostawię to bez komentarza. No tak. A coś jeszcze chciałem spytać, no bo słuchaj, jeżeli kamienice, nieruchomości, no to lokatorzy, którzy nie chcą się wyprowadzić, no bo jak kupujesz taką kamienicę, no to z lokatorami, czy jak? No to różnie, czasem z lokatorami, czasem uda się trafić jakąś pustą kamienicę. A byłeś już w programie Elżbiety Jaworowicz jako wredny deweloper, który chce wywalać biednych ludzi? Nie, ale mam nadzieję, że kiedyś mnie zaprosi, bo bym powiedział kilka ciepłych słów i kilka swoich opinii, no bo jak gdyby ten program jest straszliwie tendencyjny. Oczywiście. I no nie wiem dlaczego jest w ogóle na antenie stacji państwowej, nie powinien się tam znajdować, bo jak gdyby utrwala złe stereotypy i negatywny wizerunek człowieka, który jest przedsiębiorczy. No, no ale to właśnie to w państwowej, przecież to państwo jest wrogiem przedsiębiorcy, no to jak najbardziej pasuje. Ale słuchaj, miałeś jakieś takie przykre doświadczenia z najemcami? No bo kiedyś na przykład była taka głośna sprawa, że gość dał ogłoszenie, że wynajmę pokój głośnym studentom, którzy będą uciążliwi i dla lokatora, żeby się wyprowadził na przykład. A ty miałeś jakieś takie dziwne pomysły na załatwienie tych spraw? Znaczy ja powiem tak, jak gdyby to, może nie nazwam tego dziwnymi pomysłami. To nie jest dziwne. Jak gdyby to jest wołanie o pomoc i to jest, no, jak gdyby krzyk rozpaczy w momencie, kiedy państwo zawodzi i reguły obowiązujące na całym świecie nie działają w tym kraju. Natomiast no, nie miałem tego typu doświadczeń. Sprawa jest tak naprawdę zawsze bardzo prosta. Lokator może zostać, może się wyprowadzić. I jeżeli chce zostać, musi płacić czynsz. A jak nie płaci? Jeżeli nie chce płacić czynszu, ma się wyprowadzić. Jeżeli się nie wyprowadzi, ma zasądzoną eksmisję i się żegnamy. No ale daj spokój, eksmisja w tym kraju. To przecież ze 2 lata pewnie trzeba czekać na wyrok. O ile możesz eksmitować? Czy tam nie ma dziecka jakiegoś, czy coś? Wszystko zależy od podejścia do sprawy. Ostatnimi czasy urzędnicy naprawdę, no, może to dziwnie powiem, natomiast no, starają się być tam przychylni. Bo zazwyczaj te osoby, które nie płacą czynszu, są eksmitowane, to są ludzie, których stać na to nawet, żeby kupić mieszkanie w blokach. Po prostu nie chcą na to wydawać, bo mają za darmo, a państwo im na to pozwala. Naprawdę? Państwo im na to pozwala, bo powstają cały czas nowe mieszkania po eksmisji, jak gdyby w pewnym sensie rękoma prywatnych właścicieli załatwia sobie problem bezdomności w Polsce, gdyby zostały uchwalone przepisy, że po 3 miesiącach po prostu można lokatora wyprowadzić na bruk. Nie byłoby problemów żadnych z płatnościami czynszów. A powiedz mi, eksmitowałeś oczywiście już ludziów, nie? To tak. Ile trwa czasu od momentu, kiedy no ty postanawiasz, no facet, no ty się musisz już wyprowadzić, taką decyzję podejmujesz, nie? Do czasu, tak, kiedy ten gość rzeczywiście opuszcza to miejsce. Powiem tak, robiłem pierwszą moją kamienicę, którą kupiłem, robiłem eksmisję tak jak Pan Bóg przykazał, trwało to 5 lat. Wow. Tak, trwało to 5 lat, po tym pierwszym wspaniałym doświadczeniu stwierdziłem, że szkoda na to czasu i moich pieniędzy. Jak gdyby w tej chwili podchodzę do tematu troszeczkę inaczej i no ostatnią kamienicę chyba, bo nie chcę kłamać, w 3 bądź 4 miesiące opróżniłem w całości, więc no, wszystko kwestia doświadczenia. Ale w 3-4 miesiące, no to mówisz o takiej eksmisji, że idziesz do sądu, wynakaz eksmisji, pla, 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 czy po prostu no, doprowadziłeś do tego, że się ludzie wyprowadzili? Nie, dogaduję się jak gdyby z ludźmi, bo jak gdyby lokatorzy, to tak bardzo źle brzmi, to takie jest, no, niedobre określenie. To po drugiej stronie, mimo wszystko, cały czas są ludzie, może zdziwnięci światopoglądowo, natomiast nadal ludzie i trzeba sobie uświadomić, czego oni chcą i czego potrzebują. Jeżeli jesteśmy w stanie znaleźć jakąś nić porozumienia, to naprawdę idzie to szybko. No to w jaki sposób można szybko takiego lokatora, że tak powiem, wyprowadzić? No bo chyba znajdując mu jakiś inny lokal, który by sobie mógł wynająć i nie płacić czynszu. Znaczy powiem tak, można znaleźć inny lokal, oczywiście, natomiast no, powiem w ten sposób. W ostatniej kamienicy, którą kupiłem, poprosiłem wszystkich uczciwych lokatorów, którzy płacili czynsz uczciwie, o to po prostu, żeby się spakowali i wynieśli, a ja zaoferowałem się po prostu pomóc w znalezieniu mieszkania. Okazało się, no,
że oni mieli pieniądze, w związku z czym ja im znalazłem mieszkanie, oni za te mieszkania zapłacili. Jeżeli chodzi o tych lokatorów, którzy mieli zasądzoną eksmisję, a według mojej wiedzy posiadali dochody, to całkiem wysokie dochody, zaproponowałem im to samo, znalazłem mieszkania, oni załatwili sobie kredyty i się też przenieśli. Tak naprawdę na bodajże 9 mieszkań w budynku, który ostatnio kupiłem, została mi tylko jedna rodzina. No to słuchaj, no to nie jest tak strasznie, jakby się wydawało. Nie, bo tak naprawdę ci ludzie, no oni nie chcą szkodzić, oni nie chcą być, nie wiem, przeszkodą w rozwijaniu czy remontowaniu takiej kamienicy, natomiast oni chcą gdzieś mieszkać, jeżeli sobie to uświadomimy. Bardzo często nie przeszkodą są pieniądze, bo oni nie wiedzą, jak się do tego zabrać, nie wiedzą, jak to zrobić. Aha, czyli no ty jako pośrednik, tak, i ty podejrzewam, że też zarabiasz na pośrednictwie kredytowym. Możesz to zrobić, czyli nie jest tak strasznie w tym kraju z tymi eksmisjami i tak dalej, czy uważasz, że można by to było jeszcze jakoś poprawić? Nie, no to z eksmisjami jest strasznie, bo gdybym chciał to robić na zasadzie takiej, że czekam na to, jak eksmisja zostanie wykonana przez komornika, to podejrzewam, że nadal bym był w swojej pierwszej inwestycji. No jasne, jasna sprawa, no ale... To kuleje, no ale jakby tego nie stosować, tylko się po prostu jakimiś metodami się dogadać, tak? No to da się żyć w tej branży. Tak, wszystko da się zrobić, to trzeba chcieć. Okej, no to bo to wiesz, no niekiedy taki jeden lokator się trafi i cała inwestycja, szlak trafia całą inwestycję. Nie? Nie, no bo jeżeli mamy jednego opornego lokatora, który powiedzmy jeden sam nie chce się wyprowadzić, to my no zaczynamy inwestycję. A wiadomo, że z taką inwestycją jest no, szereg utrudnień związanych z czasem, jak gdyby, no nie wiem, przedłuża się remont instalacji hydraulicznej albo elektrycznej. Czasem remont instalacji elektrycznej może trwać 3 miesiące, przerwy w dostawie prądu są długie. No jest to upierdliwe na pewno dla takiego lokatora. No i wtedy się trafia do programu Elżbiety Jaworowicz na mur i jest się oszczeliwywanym. Nie, naprawdę to taki chyba mit. To takie już ekstremalne jakieś tam przypadki się pojawiają, bo ja znam no, bardzo wiele osób, które się tym zajmują i chyba do tej pory jest dwa razy tylko moi klienci pojawili się w jakichś tam małych artykułach w gazetach i ja na szczęście jeszcze nigdy, aczkolwiek jest to podobno bardzo fajny patent na zarobienie pieniędzy, gdyż artykuły, które oceniają kamieniczników, nie godzi się, prawda, że jeżeli lokator nie płacić czynszu, a to kamienicznik jest tym złym. Nie godzi się, żeby taki kamienicznik dostał odszkodowania potem w sądzie od redakcji. No nie godzi się, rzeczywiście. Ale co, próbował ktoś w ogóle redakcję do sądu podawać jakoś? Tak. Ja nie będę z nazwiska wymieniał, natomiast znam przypadki, gdzie były odszkodowania w wysokości 20-30 tysięcy złotych. Naprawdę? Tak. To całkiem dobry biznes. Tak, całkiem dobry, ale też po tych odszkodowaniach troszeczkę to redakcje prasowe się uspokoiły i troszeczkę bardziej obiektywnie zaczęły pisać te artykuły, nie tylko w taki sposób, żeby się gazeta sprzedawała, ale zaczęły przedstawiać troszeczkę bardziej prawdę. A to wiesz co, bo ostatnio w audycji Martina Lechowicza bodajże, czy Huga, to chyba u Hugo było, że wzięli jakiegoś chłopaka, dwóch chuliganów pobiło, także stracił jedno oko i nie może ruszać połową twarzy, I dostał 6 tysięcy odszkodowania, czyli lepiej być wrednym kamienicznikiem, bo się dostanie 20 tysięcy odszkodowania, niż ofiarą pobicia. To tak mi się skojarzyło. No, takie idiotyczne państwo. Prawda? Gdzie my, czyli wy żyjecie? Ja zapraszam wszystkich do Wielkiej Brytanii i do Afryki, gdzie tutaj jest po prostu no, wszystko jakoś tak mądrzej rozwiązane. No może nie wszystko, ale przynajmniej no, więcej tej wolności jest, tak? O. Tak. W Wielkiej Brytanii eksmisja zgodnie z prawem trwa do 3 tygodni. Ale cała ta procedura? Tak, cała procedura po 3 tygodniach można wyprowadzić osobnika, który nie płaci za drzwi. Ale jaja. Tak. I tam nie ma problemu z płaceniem czynszu. No nie ma, bo tam... Nie wiem, nie znam, dopiero tam odkrywam, ale serio, 3 tygodnie? Tak. Mam znajomego przyjaciela, który tam prowadzi swoje biuro i właśnie takie informacje mi przekazywał, bo też kupuje domy pod wynajem i w ogóle się nie boi tego, że ktoś mu może nie płacić.
No widzicie, widzicie. No jednak ta Wielka Brytania, no to i to prawo, bo ja sobie ostatnio przeglądałem, znaczy przeglądałem, jakby spojrzeć na tę listę wolności gospodarczej, czyli de facto tych najbardziej rozwiniętych państw, no to widzimy co, Hongkong, Singapur, Nowa Zelandia, Australia, RPA, Botswana, USA, no to wszystko brytyjskie kolonie, nie? Tak, no bo tam jest prawo dobrze poukładane, mądrze poukładane, osoba, która coś tworzy i generuje jakąś wartość dodaną do społeczeństwa, no nie może być za przestępcę uważana, a u nas bardzo często tak się zdarza, tak? Promuje się meneli i osoby nieproduktywne, a tych, którzy chcą coś zrobić, się niszczy. Dokładnie i podobnie też z windykacją należności i tak dalej, ale to tak. Już jest na inny temat. Okej, okay. Słuchaj, na twojej stronie czytam, że też... O, czekaj, bo mamy akurat słuchacza, do nas dzwoni Grzegorz, do nas zadzwonił. Cześć Grzegorzu. Cześć. Jaką masz ładną czapkę na Skype'ie? Halo Grzegorzu. Tak, słucham was. No, dajesz, pytanie, dawaj. Wyłącz radio, słuchaj nas w Skype'ie. Może... Już wyłączam? Może przez to ci się tak trochę merda. Okej, dobra. Dawaj Grzegorzu, co tam? No to tak, mam takie dwa pytania. I pierwsze to, co zrobić z kasą, jak sprzedamy nieruchomość? O, To zależy, jakie macie plany życiowe. Ja bym proponował kupić następną nieruchomość. Czyli coś takiego, jak było w tych książkach Kiyosakiego, że doradzali mu kupować coraz większe nieruchomości, czy coś w tym stylu, czy coś innego? Znaczy ja bym kupował przede wszystkim coraz może to tańsze. Jak gdyby wielkość nieruchomości nie jest ważna jest, ile na niej zarabiamy procentowo. Ile trzeba włożyć pieniędzy, ile możemy z tego wyjąć. Mhm. Można kupić bardzo fajną kamienicę za 100 tysięcy złotych i zarobić na tym drugie 100 tysięcy, a można kupić kamienicę za milion i zarobić na tym 300 tysięcy złotych. I pytanie jest takie, co jest fajniejszą inwestycją? Z mojego punktu widzenia fajniejszą inwestycją jest kamienica za 100 tysięcy, bo daje 100% zysku kapitału. Aha, no czyli lepiej właśnie kupić nowe nieruchomości niż wypłacać, żeby nie stracić tej kasy, tak? No, powiem tak, no, jak gdyby pieniądz traci cały czas na wartości, w związku z czym ja bym w ogóle tych pieniędzy nie oszczędzał w taki sposób klasyczny w banku na lokacie, bo to jest bez sensu. A od cash flow nie płacimy podatku, tak? Płacimy, oczywiście, że płacimy. A. Płacimy podatek w tym kraju, płacimy podatek od wszystkiego praktycznie, poza może oddychaniem. Więc od wszelkich dochodów, z najmów, z dywidend, od wszystkiego są podatki. Zresztą od lokaty bankowej też. Aha, dobrze. No to jeszcze mam takie drugie pytanie, czy właśnie przed zaczęciem inwestowania, to czy warto jakieś doświadczenie zdobyć, na przykład tak jak ty byłeś pośrednikiem przez ile tam, rok czy dwa, i właśnie czy warto też zdobyć jakieś doświadczenie przed tym inwestowaniem, czy wejść tak i uczyć się na błędach? Znaczy ja powiem szczerze, ja bym zadał pytanie, czy warto zacząć inwestować nie posiadając doświadczenia. I myślę, że nie warto inwestować, nie posiadając jakiegokolwiek doświadczenia, bo jak gdyby pieniądze topnieją, bardzo szybko, bardzo łatwo je stracić. I czy to giełda, czy to nieruchomości, naprawdę można to stracić, no w tym iga. A czy jacyś mentorzy są tacy, żeby właśnie wprowadzić nas w ten rynek albo coś w tym stylu? Nie, ja myślę, że jak gdyby opieranie się na książkach, typu właśnie Kiyosaki, czy jakichkolwiek innych mentorach, w ogóle bym nie odradziłbym, znaczy nie odradzałbym czytania tych książek, natomiast odradzałbym sugerowanie się tym, co oni tam piszą. Myślę, że należy je przeczytać, schować do suflady, zapomnieć i robić po prostu dalej swoje, uczyć się jak gdyby najlepiej na cudzych błędach, iść do przodu, szukać nowych rozwiązań, bo jak gdyby to, co jest w książce, zostało już kiedyś powiedziane, napisane. Ale Olgu, ale jak się uczyć? To znaczy co, że zatrudnić się w jakimś biurze i obserwować, jakie transakcje ludzie robią, czy iść na jakieś szkolenie za 5 tysięcy, jak kupić dom i nie wydać złotówki, bo takie szkolenia są, czy jak? Znaczy ja powiem szczerze w ten sposób, że ja bym zaproponował zatrudnić się gdzieś, plus jeszcze zaproponowałbym pochodzić, pooglądać nieruchomości, porozmawiać z pośrednikami, pozdobywać po prostu doświadczenia. Nie mówię, że trzeba iść na kurs teraz za 5 tysięcy złotych,
bo może nie tędy jest droga, nie ma jak gdyby złotego środka na nic. Natomiast szukałbym tego doświadczenia wszędzie, gdzie się da tak naprawdę. Rozmowa, pójście na rozmowę z pośrednikiem na zasadzie, że mam tyle i tyle pieniędzy do wydania, co mi pan zaproponuje, naprawdę może być bardzo kształcąca, ile trafi się na dobrego pośrednika. A co, Grzegorzu, myślisz coś sprzedać i kupić? No na razie jeszcze nie, jeszcze trochę ograniczenia mam, ale w przyszłości jak tam przyjdzie kapitał, to właśnie bardzo interesuje mnie te nieruchomości, żeby właśnie coś z tym zrobić, coś w tym w kierunku, także... No to zapraszam, wpadnij do nas na zbiro. Tam sporo jest tam ludzi, a dlaczego mówię, bo we wrześniu czy w październiku szykujemy tam, żeby trochę o nieruchomościach właśnie pogadać. Taki jeden weekendzik, więc sobie możesz tam za jakieś kilka miesięcy zajrzeć do nas na stronę i zapraszam serdecznie. No to jeszcze zobacz. A jeszcze teraz mi do głowy przyszło takie pytanie jedno. Czy żeby kupować nieruchomości trzeba mieć firmy? Nie, można kupować taką osobę fizyczną. Każdy może kupić w Polsce tyle nieruchomości, ile chce. Może kupować to na osobę fizyczną, nie odpowiadając się działalności i nie płacąc ZUS-u. A i to się jakoś tak dużo mniej opłaca, czy bardziej, czy... Wszystko zależy od skali działania i od tego, jak na przykład duże remonty, jakie koszty chcemy ponosić na doprowadzenie nieruchomości do stanu używalności, do stanu, w którym się wynajmuje. Zależność jest taka, że im więcej remontów, to lepiej przez działalność to zrobić, tak? Tak, zgadza się, bo o ile byś to na osobę fizyczną, wtedy jest fajniej, bo podatek na przykład od zbieranych czynszów może wynosić tylko 8,5%, natomiast żadnych remontów wtedy nie wrzuci się jako koszty. Jeżeli remontów jest dużo, warto robić to na działalność, jeżeli remontów w ogóle nie ma, tylko jest czysty najem, warto to kupić jako osoba fizyczna. Natomiast to też ma swoje minusy, bo jeżeli na przykład komuś coś się stanie pod twoją kamienicą, będzie szedł w zimę, przewróci się, złamie nogę, no to jak gdyby wtedy ścigają o to ciebie, wtedy ciebie mogą pozwać o odszkodowanie na przykład. Natomiast jeżeli jest to spółka, wiadomo, że wtedy ścigają spółkę, ogłaszasz te możliwości obrony. No, ogłaszasz wtedy upadłość i do widzenia. No, to jest bardzo ekstremalnie, tak? Aczkolwiek jeżeli nieruchomość jest na kredyt w banku, to nie swoje pieniądze, prawda? Dokładnie. Okej, Grzegorzu, dzięki wielkie. Dziękuję. Się, bo tutaj włączam. Kolejne osoby do nas się wydzwaniają. Dzień dobry, słuchaczu, witamy. Dzień dobry, Krzysztof. Cześć, Krzysztofie, dawaj. Mam pytanie, mógłbym prosić prowadzącego o rozwinięcie tematu kredytów, spłaty kredytów, tylko właśnie jeżeli chodzi o odsetki, natomiast kapitału nie. No ale co rozwinąć? W jakim sensie rozwinąć? No, była poruszona sprawa właśnie tych kredytów. No i co byś chciał wiedzieć? No właśnie to bym chciał wiedzieć, bo do tej pory nie spotkałem się z takiego typu rozwiązaniem. No po prostu bierzesz kredyt nie na 10, nie na 20, nie na 30 lat, tylko na wieczność. No, na wieczność może nie. Ja bym proponował pójść do potencjalnych banków i zapytać, tak? Czy mają takie rozwiązanie? Każdy bank ma w swojej ofercie rozwiązanie typu karencja w spłacie kapitału na okres roku, dwóch lat, w zależności od banku, a cała jest to tylko kwestia negocjacji. Z karencją spotkałem się tylko przy budowie nowych domów. Ja kupuję nieruchomości z rynku wtórnego i nikt mi nie chciał dać karencji nawet miesiąca. No, jak gdyby ja nie mam tego problemu. Kwestia, ja bym zasugerował może szukanie tutaj, nie wiem gdzie się kredytujesz, natomiast poszukaj w mniejszych bankach. Duże banki mają swoje procedury, duże banki mają kierowników, którzy muszą zrobić jakieś tam plany sprzedażowe, osiągnąć wyznaczone cele, natomiast w małych bankach wygląda to troszeczkę inaczej. Mają bardzo często indywidualne podejście, jeżeli widzą, że przedsiębiorcy wychodzi, to co robi, no starają się też jakoś być elastycznymi. A jakie banki mógłbyś polecić? Znaczy ja nie chciałbym, przy mniejszych bankach nie chciałbym jak gdyby polecać konkretnych placówek, bo to w każdym województwie są inne banki, inne oddziały. Polecałbym spróbować w SKOK-ach, polecałbym spróbować w bankach spółdzielczych. No właśnie, bo teraz SKOK-i mogą pod hipotekę pożyczać. Tak. Rozumiem, okej. Okay. Dzięki, pozdrawiam. Okay. Dzięki wielkie, trzymaj się, na razie. O, dzisiaj się telefony rozdzwoniły, więc już w sumie jak będziemy kończyć audycję, ale jakbyście mieli okazję jeszcze ochotę, to 222-195-321 bądź kontestacja.com na Skype'ie.
Oj, dużo można by o tych nieruchomościach opowiadać. Pewnie znasz jeszcze 3 miliony różnych ciekawych historii, nie? Tak. Oj, to widać, że żyjesz w tym. I jeszcze na koniec Marcina odbierzemy. Cześć Marcinie, co tam słychać? Kopę lat. Halo Marcinie. Marcinie, włącz mikrofon. Halo? Halo? No, cześć Marcinie, halo? Słychać cię już, dajesz. Przepraszam, rozkojarzyłem się. Dobry wieczór, przepraszam, że tak późno. No kopę lat, może kopę to nie, bo to 12. Ale szybko będę gadał. Słychać mnie? Tak, dajesz. Co drogi goście, mam takie pytanie, ponieważ pewnie znasz Sławka Mazuriego z kontestacji, czy też może z kongresów, czy z książek. Powiedz mi, ponieważ ja w ogóle nie rozumiem tego założenia Sławka. Znaczy nie to, że nie rozumiem, bo nie wiem, na co to się opiera. Bo to nie jest jak coś skomplikowanego i tak dalej. Natomiast nie jestem w stanie zrozumieć, w jaki sposób tak naprawdę można tym zarabiać. Bo to są mieszkania i kamienice, które są kupowane, ponieważ ciuteczki poniżej rynkowej i wynajmowane, tak? Tak. W tej chwili wiemy, że stopa zwrotu, przynajmniej w Warszawie, to jest tak mniej więcej około 5%. Może w Łodzi trochę wyżej, czyli to jest lepiej niż lokata. No ale naprawdę są jakiekolwiek inwestycje, ja nie mówię o własnym biznesie, też w ogóle powinno być dużo lepszym rozwiązaniem jakimkolwiek. Będziemy mieli doświadczenie, tłumaczymy pieniądze czy nie, ale przynajmniej będziemy wiedzieli, żeśmy coś robili, niż pchanie pieniędzy w jakieś rozwiązania, wiesz, z małą płynnością i tak dalej, przy kupowaniu i zabawa z kredytem, który na tobie wisi. Ja nie wiem, jak ty to widzisz, bo ja po prostu tego nie rozumiem. Tam jest kupa ludzi, którzy działają z hura optymizmem, a dla mnie to jest kompletne nieporozumienie. Książki może powiem, piszę, ale to też nie jest jakieś coś odkrywczego. Ja czytam te książki, to jest tak, że każdy normalny człowiek racjonalny to jest w stanie po prostu działać w ten sposób, który on czuje. Ja nie czuję tego. Rozmawiałem z nim kilka razy. Nie wiem, o co chodzi. Nie, zgadza się. Znaczy, jeżeli nie czujesz nieruchomości, jak gdyby nie ma sensu, żeby się tam pchał. Nie, przepraszam, ja czuję nieruchomości. Dlaczego nie? Dlaczego nie? Mam trochę ziemi i inne rzeczy. Oczywiście to rozumiem. Natomiast to są rzeczy, które po prostu ja wiem, że mogę odłożyć na lata, prawdopodobnie one tam jakiś zysk przyniosą. Nie chodzi o to, żeby je wynajmować i z tego czerpać tak. Zysk. Bo na to są dużo lepsze instrumenty, żeby mieć jakiekolwiek większe stopy zwrotu. Naprawdę to. Znaczy, oczywiście, każda branża ma swoje plusy i minusy. Na pewno. Jeżeli usiądziesz przed komputer, poszukasz nieruchomości, nie wiem, na gratka.pl, Domiporcie, Otodomie, Allegro, czy jakimkolwiek innym portalu, to tamtych nieruchomości, które mają na stopy zwrotu na poziomie tam 4-5 lat, na pewno nie znajdziesz. Musisz wypracować, no jak gdyby, swoje techniki pozyskiwania tego typu nieruchomości. Okazji, jeżeli coś pojawia się w internecie, zazwyczaj nie jest okazją. Jeżeli jest okazją, znika po godzinie, po dwóch. Tak, w związku z czym poszukiwanie tego tylko i wyłącznie z tych źródeł, no nie da dużego efektu tak naprawdę. Natomiast jeżeli znajdziesz coś w dobrej cenie, to na pewno uzyskasz wyższe stopy zwrotu niż 5%, aczkolwiek jest tak jak mówisz, no większość inwestorów w nieruchomości w Warszawie uzyskuje stopy zwrotu na poziomie 5% i na pewno są lepsze pomysły na robienie biznesu, nawet może lokata jest lepszym pomysłem. Natomiast jeżeli się w to zagłębisz i no zaczniesz szukać w odpowiednich miejscach, a stopa zwrotu na pewno będzie dużo wyższa. Ale Marcinie, ale wiesz, no nie wszystkim zależy na stopie zwrotu. No niektórym zależy na takiej no wygodzie, że tak kupić trzy mieszkania na emeryturę i ma te 3000 na życie, nie? No ale to oczywiście, to jest ta kwestia frigomii, tak? Czyli powiedzmy jakiegoś tam przychodu pasywnego. Natomiast zauważcie panowie, że no okej, ja mogę mieć te 3 mieszkania, będę miał te 3000, tak? Bardzo, być może w prosty sposób, ale tak naprawdę to muszę się nieźle namęczyć, żeby się bawić z tymi lokatorami, tak? Znaleźć mieszkania, bawić się z lokatorami, także no ja nie wiem, no zawsze jakieś tam mieszkanie swoje, ale to jest prosta piłka, no jakieś tam swoje mieszkanie, w którym ktoś tam mieszka, zawsze może mieć, tak? Może się przenieść gdzie indziej, tego może nie sprzedawać i mieć to, ale tak, żeby po prostu liczyć na to, żeby mieć pasywne przychody i na starość z mieszkań, to ja tego nie rozumiem. Ale to jest bardzo, ja się nie dziwię, że tego nie rozumiesz. Jak gdyby, powiem tak, nigdy w życiu nie kupiłbym mieszkania pod wynajem, bo to się nie opłaca. To się nie opłaca. To ja właśnie o to chodzi. Tak, kupiłbym cały budynek, duży budynek, czym większy, tym lepszy, dlatego że po pierwsze stać się wtedy na to...
żeby zatrudnić firmę, która ci będzie to obsługiwała zewnętrzną, stać się na to, żeby mieć stałą obsługę, nie wiem, hydraulika, elektryka, żeby zawsze budynek był, znaczy chodnik przed budynkiem był odśnieżony. Natomiast no to musi, nie uzyskasz tego na jednym mieszkaniu nigdy w życiu, tak? Natomiast na 20 mieszkaniach uzyskasz już ten efekt. No ale to na 20 mieszkań to ile lat trzeba pracować? No to wszystko kwestia jak gdyby też podejścia, prawda? To prawda, podejrzewam, że 20. No. Ja mówię o polskich realiach, o polskich kredytach, o polskim wynajmowaniu, o polskim rynku mieszkań, nieruchomości. Zależy jeszcze jak to pracuje, nie? No nie, właśnie, zależy. Naturalnie, ale panowie, no ale ja się jeszcze, ostatnie pytanie może. Jak w ogóle można uzyskać dodatnią stopę zwrotu? To chodzi mi, no może nie stopę zwrotu, chodzi mi o przepływ gotówki dodatku. Przecież w większości sytuacji, ja to patrzyłem, analizowałem u siebie w Legionowie, w Warszawie, kredyty były droższe niż wynajem. Zawsze do tego dokładasz, 100 zł, 150, 200. Ja naprawdę, jakież to przypadki musiały być, gdybym ja na przykład, nie wiem, 100 zł tego zarabiał, biorąc kredyt. Oczywiście biorąc jakiś średni kredyt, tak, 100 tysięcy złotych, nie wiem, na nieruchomości, która jest warta 200, tak, takiego. Tak. Ale to powiem tak, no i właśnie tutaj jest jak gdyby kwestia, która odróżnia amatora od zawodowca. Amator powie tak, kredyt kosztuje tyle, mieszkanie kosztuje tyle, znajomu mam tyle, nie opłaca się. I to jest całkowita racja, że się nie opłaca. Natomiast odwróćmy sytuację, zawodowiec powie w ten sposób, kupuje kamienicę za 1 000 000 złotych na kredyt. Sprzedaje mieszkania, które w kamienicy są, no powiedzmy ich 20 jest, sprzedaje z tych 20 mieszkań 18 za ten 1 000 000 złotych, który włożyłem. Tutaj tak, dwa mieszkania, tak, to jest... wynajmuje. Tak, tak, ale to jest inwestycja nie, to powiedzmy może częściowo pod wynajem, ale to tylko częściowo, ale opiera się na tym założeniu, że kupuję, odnawiam, sprzedaję część mieszkań, a drugą część ewentualnie zostawię. Tak, tak, zgadza się. To jest kupowanie, się. Kupowanie raz w roku jednego mieszkania i taka zabawa, wiesz, to ja powiem króciutko, bo już kończę ten temat. Zarobią na tym ci, którzy mają te firmy właśnie do zarządzania nieruchomościami. Tylko tyle. Bo oni mają ten zarobek. To grubo, Marcinie, pojechałeś. No pojechałem jak... grubo, no ale to w końcu trzeba powiedzieć prawdę, no bo to wiesz, no sorry panowie, ale tak to wygląda. No. Nie, ale taka jest prawda, no my się zarządzaniem na szczęście nie zajmujemy, bo z mojego punktu widzenia to słabo opłacalne, natomiast wiesz, jeżeli kupujesz budynek za 1 000 000 złotych, ten 1 000 000 złotych masz wzrost w ciągu roku i dostają się jeszcze 2 mieszkania, tak naprawdę masz te 2 mieszkania za tą swoją pracę, którą tam tak zrobiłeś. Jeżeli operację powtórzysz 5 razy, masz 10 mieszkań. Jeżeli zrobisz to 20 razy, no i tak można mnożyć w nieskończoność, prawda? I w tym momencie jak gdyby ta stopa zwrotu jest, bo masz ją i masz ją jak gdyby zawsze i co, tak? No tak, tak, naturalnie, natomiast czy nie lepiej wtedy po prostu w tym czasie, w okresie 10 lat na przykład stworzyć 5 biznesów, które 4 upadły, a jeden jest lepszy i masz go, kurczę. Ale źle trzeba się napracować na tych biznesach. Zawsze się trzeba, no ale no chłopaki, no coś tak nie trzeba napracować, żeby znaleźć takie mieszkanie. To przecież te komper trzeba... Wszystko kwestia wyboru. No tak, to tak. No dobra, no pojechałem grubo, ale wiesz, Kamil, no czasami po prostu mi żal jest tych ludzi, którzy kupują te mieszkania. No dobra. I oni wierzą w to, że po prostu na pewno będą mieli dobrze w przyszłości. No, wiara tyle. Czyni cuda, mój drogi. Pozdrawiam. Trzymaj się, Marcinie, na razie, hej, pa. Hej. No, to się telefony nam rozdzwoniły pod koniec, ale już musimy kończyć, bo kolejne audycje będą. Więc dzięki ci wielkie, Olku, za audycję, ale się fajnie rozruszaliśmy. I mam nadzieję, że nas kiedyś jeszcze też odwiedzisz. No ja również dziękuję. Dziękuję również, pozdrawiam wszystkich. Pytań, więc interesujcie się nieruchomościami. Pamiętajcie, najfajniej jest kupić duże kamienice, a nie pod najem. I nie ziemię, tylko właśnie tutaj mamy takie doświadczenia. No i co? Zajrzyjcie na stronę Olka, może skorzystacie. Nie szukasz może kogoś do pracy, do pomocy, czy jakichś takich... Szukam. Wszystkich chętnych zapraszam. No to zajrzyjcie www.aas-pi.pl, czyli Aleksander Adam Szcześniak -pi. Property Investment. A, Property Investment, właśnie. Wiedziałem, że to jest inwestycja w nieruchomości, ale mi się Royal Real Estate mi się jakoś tak
pomyliły. Ok, dzięki Olku jeszcze raz, trzymajcie się i do usłyszenia do następnej audycji. A ja już wypuszczam Alberta. Hej, hej. Albert, wychodzimy!